Nazywam się Elżbieta Nosłoń i prowadzę stacjonarną internetową szkołę językową Encio, w której chcemy, abyś najlepiej mówił. Stąd pomysł na te filmiki, które pomagają Wam mówić, no tak, bardziej po angielsku. I dzisiaj kolejny, litera, której nie ma, litera K. Doesn't know, he should subscribe. Then he would know. Wiedzieć, znać, know. Do you know? Czy ty wiesz? I know, you know, ja wiem, ty wiesz. He doesn't know. On nie wie, bo jeszcze nie subskrybował. No, co wam też polecam. No, kolejny knock. Knock, knock. Who's there? Mary. Mary who? Merry Christmas. Śmieszne lub nie? Na takich właśnie dowcipach świetnie można poćwiczyć angielski. Knock, knock, puk, puk. Dwa razy opuszczamy K. Who's there? W tym przypadku Mary. Mary kto? Mary Wesołych Świąt. W opisie do tego filmu wrzucę Wam link z całą serią takich dowcipów. Można spekulować, jak bardzo są śmieszne, ale są świetnym materiałem do nauki języka, zwłaszcza wymowy. Większość z tych dowcipów oparta jest na grze słów, na podobieństwu wyrazów. Zresztą, sami popatrzcie. Podobieństwo wyrazów już mi się kojarzy. Następny. Knight. Knight, czyli rycerz. He, wymawiany dokładnie tak samo jak noc. Żeby pomóc trochę głowie, można sobie te wyrazy składać w jakieś śmieszne ciągi, w jakieś śmieszne zdania. No i tak. Mi pierwsze przychodzi do głowy. Good night, dear knight. Dobranoc, drogi rycerzu. Oba wymawiane tak samo. Co jeszcze? Knee. Knee, czyli kolano. I od tego pochodny czasownik kneel, klękać. Knee, kneel. Nie meka. Jeszcze jeden wyraz dla Was. Knob. Knob to taka gałka, którą można dać głośniej. Turn the volume up. Or turn the volume down, lub ściszyć, lub klamka, okrągła klamka. I ostatni, knickers. Knickers, czyli majty, też z niemym K. No to jedziemy po kolei. No, night, knife, knee, knob, knickers.